Teraz jeszcze bym chciała parę słów powiedzieć o samym świadectwie urodzenia. Na co przede wszystkim w przypadku tego filmu warto zwrócić uwagę, za co ten film był w momencie swojej premiery doceniony, a był doceniony wyjątkowo, wręcz jak na tamten moment w historii polskiego kina, zwłaszcza świetnie był przyjęty za granicą. I jak ten film możemy potraktować dzisiaj, do czego on nam może współcześnie posłużyć. Film został w 1962 roku nagrodzony i na festiwalu w Wenecji, i na festiwalu w Cannes Grand Prix w kategorii, znaczy na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Dzieci i Młodzieży właśnie Grand Prix, bo faktycznie ten film Różewicza przez zresztą wiele kolejnych lat był bardzo często pokazywany na różnego rodzaju przeglądach filmów, niekoniecznie zresztą wyłącznie dla dzieci i młodzieży, ale przyjęto ten film jako bardzo uniwersalny przede wszystkim, jako film, który z jednej strony dotykając bardzo konkretnych wydarzeń historycznych i bardzo konkretnego miejsca, czyli no nie mamy wątpliwości, że akcja tego filmu rozgrywa się w czasie II wojny światowej, w czasie okupacji na terenach polskich, to jednocześnie ten film możemy uznać za bardzo uniwersalną próbę namysłu nad tym, jaki jest los, jaka jest sytuacja dziecka w obliczu takich sytuacji konfliktowych, prawda, konfliktów zbrojnych, czy generalnie może nawet nie wyłącznie. Stanisław Różewicz przygotował scenariusz do tego filmu wspólnie ze swoim bratem Tadeuszem Różewiczem, którego pewnie Państwu nie trzeba przedstawiać. Oni zresztą bardzo często współpracowali ze sobą przy filmach. Pierwszy podstawowy pomysł, który natychmiast oczywiście się rzuca w oczy i który decyduje o strukturze tego filmu, to jest decyzja, że film będzie się składał z trzech niezależnych od siebie nowel. To jest film nowelowy, w którym tych kolejnych nowelek, to jest istotne rozróżnienie, prawda? Na film epizodyczny, a film nowelowy. W filmie epizodycznym jest tak, że bardzo często niektóre epizody się ze sobą jakoś zazębiają. Tak? Gdzieś w którymś momencie, czasami w sposób niespodziewany dla widza, okazuje się, że bohater jednego z epizodów tak ma coś wspólnego z bohaterem innego epizodu. W przypadku filmów nowelowych zasadniczo nie ma tego typu przenikania. Tak? W związku z tym możemy powiedzieć, że ten film składa się z trzech całkowicie ze sobą niezwiązanych opowieści, związanych jedynie na takim poziomie interpretacyjno-metaforycznym, można by było powiedzieć, ponieważ bohaterami właśnie wszystkich tych nowelek są dzieci i wszystkie te nowelki rozgrywają się w pewnym konkretnym albo mniej konkretnym, w zależności od nowelki, momencie II wojny światowej. Oczywiście nie jest tak, żeby tego typu pomysł był pomysłem jakimś całkowicie innowacyjnym Różewicza. Generalnie to jest w ogóle w historii powszechnej kina, to zwraca uwagę, że lata 60., przełom lat 50. i 60. i lata 60. to jest czas wyjątkowej popularności takiego w ogóle pomysłu na kino, jakim jest film nowelowy. Bardzo często te filmy nowelowe były realizowane przez jednego reżysera, znaczy jeden reżyser realizował właśnie film, który składał się z różnych wątków czy z różnych opowieści, ale równie często mamy do czynienia z często zresztą bardzo takimi inspirującymi kooperacjami między różnymi reżyserami. Czasami reżyserami z jednego kraju, a czasami, co bywa jeszcze ciekawsze, jak w przypadku na przykład takiego filmu Miłość dwudziestolatków, z taką współpracą międzynarodową, tak, gdzie kilku wybitnych reżyserów z różnych krajów mierzy się z tym samym bardzo szeroko postawionym problemem czy tematem i proponuje zupełnie różne podejścia do tego tematu. Więc oczywiście Różewicz miał na czym pracować, miał się czym inspirować. Bardzo wielu historyków filmu podkreśla, że jego podstawową inspiracją był film Roberto Rosselliniego Rzym, miasto otwarte. Film taki zupełny klasyk, jeden z inicjujących właściwie neorealizm włoski filmów. I to jest o tyle ciekawe porównanie, że w tym przypadku to podobieństwo nie miałoby, czy ta inspiracja ewentualna nie miałaby dotyczyć tylko tego, że mamy w obu przypadkach do czynienia z takimi wielowątkowymi czy nowelowymi strukturami, ale również to miałoby dotyczyć pewnych wyborów estetycznych, których dokonuje Różewicz. Bo tak zupełnie w skrócie i podstawowo, neorealizm włoski opierał się przede wszystkim na przekonaniu, że tym, kto powinien zostać bohaterem filmu, tym, kto interesuje twórcę, jest
człowiek jak najbardziej zwykły, jest człowiek z ludu, tak? Jest albo człowiek pochodzący z warstw chłopskich, tak? Albo najczęściej lumpenproletariusz, czyli mieszkaniec miasta, ale wywodzący się z tych najniższych miejskich warstw, że to jest to właściwe środowisko, któremu powinno przyjrzeć się kino, ponieważ to jest środowisko, które wcześniej przez kino było całkowicie ignorowane, a jednocześnie jest to środowisko, które po II wojnie światowej bardzo mocno dochodzi do głosu i musi znaleźć swoją, że tak powiem, identyfikację, tak, swoją tożsamość w tym, co zaproponuje kino. Ale skutkiem czy konsekwencją takiego wyboru bohaterów dla neorealizmu był wybór środków filmowych. Czyli znów w pewnym uproszczeniu odrzucamy inscenizację taką studyjną, wychodzimy z kamerą na ulicę, stwarzamy takie wrażenie, że nie pracujemy z aktorami, tylko po prostu ze zwykłymi ludźmi, którzy mieszkają w danym miejscu. Czasami to zresztą było prawdą, ponieważ w filmach neorealizmu pracowało bardzo wielu, czy grało bardzo wielu naturszczyków. Generalnie bardzo redukujemy środki takie estetyczne, dążymy do takiej maksymalnej prostoty i wykorzystujemy naturalne scenerie, które w sytuacji po II wojnie światowej są, to jest może trochę okrutne, tak, ale są lepsze niż scenografie studyjne, prawda? Bo to, jak wyglądają zrujnowane miasta, tego się nie da podrobić i powtórzyć. To wszystko oczywiście stwarza taką szczególną atmosferę filmów włoskiego neorealizmu. Filmów, które były bardzo inspirujące generalnie dla twórców polskiej szkoły filmowej. Również z tego względu, że to była jedna z nielicznych kinematografii, jeden z nielicznych nurtów w kinematografii światowej spoza naszego bloku, które można było oglądać w polskich kinach. Neorealizm ze względu na taką swoją bardzo taką prospołeczną, tak, wymowę nie był zabroniony przez władzę. W związku z tym polscy twórcy mogli bez problemu te filmy oglądać, a też ta inspiracja była łatwa do odczytania dla widzów w tym okresie. Różewiczowi niewątpliwie bardzo blisko, i to nie tylko w tym filmie, też w jego innych filmach, jest właśnie do takiej koncepcji kina, które czasami w odniesieniu do polskiej szkoły filmowej, do tych nurtów, które możemy dostrzec w obrębie polskiej szkoły filmowej, nazywany jest nurtem plebejskim. Tak? W odróżnieniu od takiego nurtu historiozoficznego, tych wielkich rozliczeń historycznych, gdzie przede wszystkim mamy właśnie Wajdę i Munka, w odróżnieniu od tego nurtu egzystencjalnego, z filmami poruszającymi przede wszystkim współczesną problematykę, ale w dość szczególny sposób, czyli na przykład, nie wiem, Konwicki czy Kawalerowicz z Pociągiem, czy ewentualnie Matką Joanną od Aniołów. Te filmy już Państwo znają. Możemy mówić też o takim nurcie plebejskim. To nie jest może do końca precyzyjna nazwa, ponieważ nurt plebejski może nam za bardzo sugerować, że to ma dotyczyć, czy zainteresowanie twórców ma się skupiać właściwie wyłącznie na tych warstwach najniższych, prawda? Niekoniecznie musi być tak. Może też chodzić o pewien specyficzny rodzaj wrażliwości, skupienia na ludziach przeciętnych, tak? Na ludziach niekoniecznie z najniższych warstw, ale koniecznie na ich jakichś codziennych problemach, tak? Na tym, jak żyją rzeczywiście, czy jak żyli ludzie w czasie II wojny światowej, czy w czasie okupacji, z takim odsunięciem na bok gdzieś takiego języka heroicznego, tak? I takiej próby poszukiwania właśnie takich bardzo heroicznych postaw. I tutaj obok Różewicza w tym nurcie najczęściej wskazuje się Kazimierza Kutza.